Dzień dobry kochani, zaczynamy kolejny vlogmas. I'm walking around feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it. Pytacie mnie ostatnio bardzo często o mój makijaż i tak sobie pomyślałam, że zanim wykonam taki makijaż tutaj razem z wami, to pokażę wam, co ostatnio używam. I na początek podkład. Powiem wam, że w tej chwili testuję nowe podkłady i ostatnio wykorzystałam chyba z 3 takie saszetki. To już jest ostatnia. Tego podkładu z Clarins. I bardzo dobrze mi się sprawdza, także się zastanowię, czy nie wybrać tego i go nie kupić. No, jeszcze pomyślę, bo jeszcze mam kilka saszetek innych, innych podkładów, więc będę testować, sprawdzę, ale na razie używałam tego i jestem z niego bardzo zadowolona. Co później? Oczywiście puder ryżowy z Paese, który też bardzo lubię i wspominałam wam już o nim chyba w ulubieńcach listopada, także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego pudru, to ten wam akurat polecam. Dalej, bronzer. Ja używam w takim właśnie odcieniu. I jest to bronzer Diora. Zaraz wam powiem, jak on się nazywa, żeby wam się tutaj nie odbijał. Dior Skin Nude Tan w odcieniu 002. Także bronzer. Później róż. Ja ostatnio, już od kilku miesięcy męczę, bo tak go lubię. Ten róż z Marc Jacobs i to jest odcień, już wam mówię. Odcień 204 Obsessed, bardzo fajny róż, zresztą sami widzicie w jakim ładnym kolorku. No i co dalej? Rozświetlacz. I chyba on zapewnia to, że moja skóra ostatnio tak ładnie wygląda i też pytacie się, że jest taka świeża. I to jest nic innego jak ten rozświetlacz z Catrice, o którym też już wam opowiadałam. W tym najjaśniejszym odcieniu. I ja nie tylko nakładam go na kości policzkowe, ale stosuję też jako bazę. Podcienie, taką pierwszą główną warstwę cienia na moich powiekach i później dosłownie delikatnie, bardzo, bardzo niedużo w kąciku zewnętrznym używam tego cienia i to jest paletka z Rimmela. Tą, którą jakiś czas temu dostałam i też wam pokazywałam i właśnie używam tego cienia i później rozświetlam kącik wewnętrzny, też się mnie o to pytaliście i to jest cień z Inglota w takim odcieniu białej perły i on jest tylko jeden. Zresztą postaram się w opisie zostawić wam wszystkie numerki, które uda mi się znaleźć, bo wiem, że z tej palety będzie ciężko. Tu chyba nie ma numerków, no nie wiem, zobaczę. Jak się doczytam, to wam zostawię, ale pokazałam wam mniej więcej, który to jest. No i co dalej? Jak już mam oko, to tylko delikatnie robię kreskę i ostatnio używam, wykańczam kredkę z Estée Lauder i to jest kredka w odcieniu 01 Onyx. O, widzicie? Dobra. I teraz tak, a nie powiedziałam wam jeszcze o jednym, czyli o korektorze pod oczy. I to jest też nowość, którą ostatnio testuję. I to jest korektor z Catrice. I ja mam w tym odcieniu chyba najjaśniejszym, tak mi się wydaje. O, tutaj jest. Złapię. Tak, 010. I też powiem wam, że jestem z niego całkiem zadowolona. Nawet nie spodziewałam się, że będzie taki dobry. No dobra, i teraz zostało mi jeszcze pokazać wam, co nakładam na rzęsy. I też testuję nowy tusz. I to jest Bourjois. Tak wygląda tusz, z tym takim lusterkiem. I powiem wam, że też jestem z niego zadowolona. I ostatnia rzecz, czyli moje brwi. I tu się praktycznie nic nie zmieniło, bo dalej stosuję ten cień z Inglota. Tu już mi się chyba numerek zamazał. Nie wiem, czy będzie widać. 5, 6, 9. I na koniec nakładam
żeby utrwalić te moje brwi. Taki żel do brwi z Rimmela. I ja mam chyba ten najciemniejszy, tak mi się wydaje. Tak, Dark Brown 03. I to by było tyle. Plany na dzisiejszy dzień. Za chwilę wychodzę. Muszę podjechać na pocztę i oczywiście wysłać kartki świąteczne, które wczoraj wypisałam, ale muszę też podjechać do dealera Fiata, ponieważ tam znajduje się mój ubezpieczyciel i muszę zobaczyć, wykombinować, sprawdzić, ale przede wszystkim kupić nowe ubezpieczenie, ponieważ moje już się kończy i trzeba je przedłużyć. Także kolejny obowiązek i pewnie zejdzie mi tam trochę czasu, a jak będę wracała, może uda mi się podjechać jeszcze do Pepco, bo muszę tam kupić kilka rzeczy, które będą mi potrzebne na sobotę, ponieważ w sobotę mamy pewien plan, ale zdradzić Wam za dużo też nie mogę, także dowiecie się w swoim czasie, więc zmykam i zobaczymy, jak się potoczy ta pierwsza część dnia. Natomiast po południu dzisiaj wybieram się też na Wilanów, będę jechać do Wilanowa, bo tam będzie się odbywał taki mały event z pewną marką, więc na pewno zabiorę Was ze sobą. No i może uda mi się dzisiaj pokazać Massimo, w sensie, że on się pojawi w dzisiejszym vlogu. Niestety nie udało mi się podjechać do Pepco, ale za to zrobiłam już prawie cały obiad. Zupa jest, szpinak już gotowy, a teraz będę przygotowywać rolatki z łososiem, które Massimo uwielbia, a coś ostatnio narzekał, że dawno ich nie jadł, także będzie miał za chwilę, jak wróci z pracy. Something, this thing that we got grew stronger each day. We're together all the way. Oh, we're falling in love. To me, it's perfectly clear. We're falling in love. Ho, 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 przyszedł do mnie święty Mikołaj. Co prawda, Mikołajki były wczoraj, ale właśnie dostałam paczkę. No dobra, już sobie ją otworzyłam. Także sprawdzamy, co tutaj się znajduje. Buongiorno! O, buongiorno! No, wreszcie się odezwałeś. Witam! Ja wracę do domu. Smakował Ci obiad? No, mi sono perso. Obiad Ci smakował? Wow, bello, bello, veramente questo. Bello, bello. Piękna surprise. Niespodzianka dla Ciebie, no dobra. Ale nie mogę tego wyciągnąć jedną ręką. Możesz mi pomóc, Massimo? Mi puoi togliere questo da qua dentro, per favore? Che cos'è? Un regalo Mikołaj? E il mio dove sei Mikołaj? Dostałeś już. No ale pokaż mi, tu nie otwieraj, tylko poprosiłam, ale poczekaj, to moje. zobaczcie, jaka piękna puszka od Evre. Cudo. Slow food dla skóry. No to otwieramy. Nie wiem, nie mogę tego otworzyć. Otworzysz? No dobra, no naciesz się tym, że będziesz ty otwierał. No. Idzie? Piano, piano. Piano, piano. Tylko nie rozwal. O, jeee! Sprawdzamy. I co my tutaj mamy? A, już wiem. Słuchajcie, to są te nowe olejki pod prysznic. I tutaj mamy Multi Oils Bomb. Nawilżający. Czyli fajnie, formuła olejkowa. Coś mi się tak zdaje, że ja chyba widziałam te olejki, jak reklamowała je Siwiec gdzieś tam na Instagramie czy na swoim snapie. No ale dobra, to tutaj mam wersję nawilżającą, to teraz sprawdzam ten drugi. Teraz zobaczymy. Domyślam się, że to też będzie olejek. No tak. I tutaj mamy wersję slim. Też nawilżającą. A, już wiem. To jest, na pewno kojarzycie te takie olejki do ciała.
które są po prostu świetne. Tam jest taki chyba multivitaminowy i ta wersja slim, którą też już kiedyś miałam. A teraz mamy takie olejki pod prysznic. No, wyglądają naprawdę fajnie. Zaraz zobaczę, jak ze składem tych olejków. Też na pewno jest dobry. Zresztą wy wiecie, że ja bardzo lubię markę Evre. Jest kilka fajnych perłek. Kto tam dzwoni do mnie? Massimo? Dobra, poczekaj, zaraz odbiorę. No, także olejki. A, Marta dzwoni. Halo? Powiedz, żeby poczekała chwilę. Chwila przerwy, musiałam odebrać telefon, za co bardzo, bardzo Was przepraszam. Wracamy do Evre. Dziękuję za przesyłkę, która była przepięknie zapakowana. Cieszę się, będę mogła wypróbować te olejki i na pewno dam Wam znać, jak się sprawdzają. No i proszę, ja tu się szykuję do wyjścia, patrzcie na to. A tu przed chwilą doszła do mnie jeszcze jedna przesyłka. Już sprawdzam, co to jest liścik. A w środku... co to jest? Krem do rąk marki Arbonne w takim chyba fajnym świątecznym opakowaniu. Zobaczcie. Śliczny. Zapakowany jest mocno. O, da się go otworzyć. Zaraz zobaczymy jak w środku. I prezentuje się tak. Wanilia, masełko shea. Super. Dziękuję. Fajny prezencik. Drugi już w dzisiejszym dniu. Ale dobra, muszę spadać, muszę teraz wychodzić i za chwilę widzimy się znowu. To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear, we all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. No dobrze kochani, w takim razie żegnam się z wami, jesteśmy już po, z dziewczynami, zobaczcie, jeszcze tutaj dziewczyny stoją, czas wracać do domku, jest już dosyć późno, także do zobaczenia i zapraszam was na jutrzejszy vlogmas, buziaki, pa!